Witam serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pyro Team. W dzisiejszym dniu przetestujemy sobie rakiety od importera Pyro Planet o nazwie wdzięcznej E.T., czyli tak jest taki kosmita z dosyć popularnej, wszystkim dobrze znanej książki oraz filmu. Przetestujemy sobie 4 rakiety, tutaj mam niestety tylko 3, ponieważ jedną już odpaliłem, ale oczywiście jeden efekt nagrałem. Mamy złotą, żółtą, niebieską oraz srebrną. Z tego co wiem, są to najlepsze efekty. Niestety nie będę wiedział, która to jest złota, a która to jest po prostu żółta, ponieważ ich odcienie różnią się tylko minimalnie i nie wiem, czy odpaliłem złotą czy żółtą, ale tak czy siak wszystkie efekty zobaczycie. I myślę, że i żółta i złota naprawdę dadzą radę, bo te rakietki są raczej bardzo polecane przez wszystkich. Co do samych informacji o rakietach, ich nek to 56 gram na jedną rakietę. Cena waha się w granicach 15-20 zł, raczej te rakiety nie kosztują więcej niż dwie dyszki. Także takie fajne rakiety szelkowe, zobaczymy ile są warte i lecimy je testować. Oczywiście serdecznie dziękuję za podesłanie tych rakiet do testu sklepowi fajerwerkishop.pl. Serdecznie polecam i zapraszam na sklep, tam również możecie sobie kupić takie fajne, ciekawe fajerwerki w naprawdę dobrych cenach. Mamy test rakiet ET, tutaj mamy kolegę, którego ET było kiedyś popisował sztuczką na rowerze, więc chyba nie możemy tutaj lepszej osoby dobrać do odpalania tych rakiet i zaczynamy od rakiety niebieskiej. Mogę już czynić honor. Jak najbardziej. Ale długo przytrzymać tę zapalniczkę. Moje kolory fajne. Ta była starą. I jeszcze echo leci dookoła, ale ten kolor złoty. Dalej Olek odpala czy ktoś inny? No mogę. No to dobra, no to odpalaj. Ostatnio odpali Kasia, żeby przełamać swoje. No to dobra. A Olkowi zostanie srebrna. Zrobię to, żeby tak najbardziej tam leciało. A one i tak polecą, jak będą chciały. Dobra, rakieta złota albo żółta, nie wiadomo. Ale bardziej złota. No i rakieta srebrna, żółtą jeszcze będziecie mieli za chwilę, jak ją odpalałem z Piotrkiem. No, dobra była. Ej, echo było mocarne. Chyba była najgłośniejsza. 30 to podpalę. 28, 29, 31 poszło. IT. Czyli tak, 2, 3... Piotrek, matematyczne obliczenia. No, czyli muszę, jak będzie 51 sekund. Wow. Dobra, myślę, że do tak konkretnych rakiet wystarczy konkretne i krótkie podsumowanie. Naprawdę w cenie poniżej 20 zł ciężko kupić pojedyncze lepsze rakiety od tych od Pyro Planet o nazwie ET. Naprawdę żaden z efektów, który miałem, nie zawiódł mnie. Naprawdę nawet ten crackling, o który się trochę martwiłem, że może nie być taki fajny czy coś, okazał się mega głośny i po prostu mega gęsty i finalnie bardzo mi się ten efekt spodobał. Rakiety no lecą niektóre trochę wyżej, trochę niżej. Przez te efekty różnej wielkości wydają, ale zasadniczo zawsze mają bardzo porządne walnięcie. Ogromny plus za to, że zawsze przy wybuchu rozkładają się w taki kulisty, po prostu ładny, symetryczny efekt i mamy wrażenie, jakby to jakaś szelka po prostu wybuchała, więc to jest bardzo fajne w tych rakietach. No poza tym uważam, że tutaj cena do jakości wykonania efektów jest bardzo dobra. Rakiety dostały ode mnie 9 na 10. Wszystkie efekty, które ja testowałem, czyli niebieski, złoty, żółty oraz srebrny, są jak najbardziej godne z zakupu. Chyba z tych, które wymieniłem, najbardziej mi się podobał złoty oraz niebieski. Chociaż no tak jak mówię, do tej pory nie wiem, który to był żółty, a który to był złoty, bo rakiety wyglądały prawie identycznie, różniły się nieco odcieniem, a efekty miały różne. Także to tyle w tym teściku. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam jeszcze raz, jak coś chcecie sobie kupić z fajnych, fajerwerkowych rzeczy, to zapraszam na sklep fajerwerkishop.pl, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach.